Cześć, z tej strony Joanna Sarwa, trenerka zdrowia. Witam Was w kolejnym odcinku Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. Odpowiedzi na konkretne pytania możecie przejść do nich, patrząc sobie w opis filmu i klikając na konkretne minuty. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Pierwsze pytanie jest od Adrianny. Adrianna napisała, że jej organizm jest nieźle oporny. Mimo ciał ketonowych nie czuję różnicy, chodzę głodna mimo pilnowania makro, czy to na adaptacji, czy potem. Jedynie brak skoków i spadków energii przed czy po posiłku. Jak nie chudłam przed keto bez liczenia kalorii, tak teraz na keto już pół roku nie chudnę, gdy nie liczę. Jak słucham, że ktoś pyta, jak na keto przestać chudnąć, chce mi się krzyczeć, czemu ja tak nie mam. I tutaj zaraz będzie pytanie od Ady, natomiast chciałabym się do tego odnieść. Ada, bardzo Ci dziękuję za ten komentarz, ponieważ właśnie czasami nam się tak wydaje, że keto to jest taka dieta cud i po prostu jak przyjdziemy na keto, to wszystkie nasze problemy się rozwiążą, a tak niestety nie jest. I ja wiem o tym doskonale, ponieważ mimo tego, że sama kiedy przyszłam na keto, to naprawdę było to dla mnie fantastyczna zmiana dla mojego organizmu i ja akurat czułam się od samego początku bardzo dobrze, chociaż też popełniłam trochę błędów i one miały jakieś konsekwencje. Natomiast do mnie zgłaszają się zazwyczaj osoby, które albo chcą przejść na keto pod kontrolą dietetyka i pod opieką, żeby właśnie nie popełnić tych błędów, ale bardzo często też osoby, które właśnie mają jakieś niepowodzenia, bo to nie jest tak, że na keto, że samo keto, ketoadaptacja rozwiąże nam wszystkie po prostu tematy. Natomiast uważam, że zawsze warto szukać przyczyny. Współczesna medycyna niestety zazwyczaj tego nie robi i po prostu jak nas coś boli, to dostajemy tabletkę, żeby nas przestało boleć, ale to nie rozwiązuje tego problemu. I nie zawsze dojście do właśnie tej przyczyny, jakby dogrzebanie się tam, co tam się rzeczywiście dzieje, jest takie łatwe, ale warto to robić, warto wykonać badania. Ada, jeżeli chodzisz głodna, to znaczy, że coś jest nie tak, to znaczy, że wciąż masz wysoką grelinę, czyli ta Twoja gospodarka hormonalna prawdopodobnie jest zaburzona. Super, że jakby odczuwasz pewne korzyści, to znaczy, że idzie to w dobrą stronę, natomiast na pewno nie powinniśmy mieć takiego w sobie przyzwolenia, dobra, to u mnie już tak będzie, nie będę się nigdy dobrze czuła, albo nie mogę schudnąć, no już trudno. Wiadomo, że też musimy sobie dać czas, musimy być cierpliwi, bo czasem chcielibyśmy mieć efekt od razu, natomiast jeżeli na jakiś stan rzeczy pracowaliśmy przez kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt lat, to też nie oczekujmy tej zmiany takiej natychmiastowej, że już jestem po prostu u celu po prostu z dnia na dzień, czy nawet z tygodnia na tydzień, a nawet z miesiąca na miesiąc, ale na pewno warto szukać przyczyny, bo prawdopodobnie po prostu u Ady dzieje się coś, o czym Ada nie wiesz. Więc trzymam kciuki, żeby to się udało, ale przejdźmy jeszcze do pytania. Czy teraz, gdy trochę poluzowałam sobie w związku z latem i zdarza mi się jeść lody nawet codziennie, a rano nadal mam 0,2 mmol, to znaczy, że nadal jestem w keto? Czy raczej chodzi o to, aby sprawdzać ketony pół godziny czy dwie godziny po posiłku? Więc nie, jakby glukozę rzeczywiście możemy sprawdzać i na czczo, i po posiłku i to są jakby zupełnie też dwa różne tematy, o tym wiele razy mówiłam. Natomiast ciała ketonowe raczej właśnie sprawdzamy na czczo albo tak przynajmniej 3 godziny po posiłku, no bo jak na przykład zjemy mocno tłuszczowy posiłek, czy będzie tam na przykład sporo oleju MCT, to te ciała ketonowe mogą nam po prostu gdzieś tam na przykład skoczyć w górę i jakby to nie jest do końca miarodajne. Także sprawdzamy raczej na czczo i jeżeli Ty nawet po wyższych węglowodanach przez noc wchodzisz w stan ketozy, to super, to znaczy, że prawdopodobnie masz elastyczność metaboliczną. Pytanie, jakie miałaś ciała ketonowe przed, bo u niektórych 0,2 mmol ciał ketonowych to jest bardzo dobry poziom i na tym się świetnie czują, chudną, jeżeli chcą chudnąć i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli na przykład Ty miałaś standardowo 1,5, no to być może to jest poziom, który dla Ciebie indywidualnie będzie zbyt niski. Więc nie te ciała ketonowe są najważniejsze, tylko właśnie to, jak się czujemy i co się z naszym organizmem dzieje. Jakby to nie jest taka magiczna granica, jestem w keto, nie jestem w keto, tylko bardziej patrzmy na ogólne objawy i na to, czy właśnie gdzieś tam idziemy do tego celu. Więc jeżeli Ty czujesz, że to nie do końca w tym momencie wszystko idzie po Twojej myśli, no to po prostu warto pokombinować, warto, tak jak mówiłam, znaleźć tą przyczynę. Być może wakacje nie są najlepszym tutaj na to momentem, bo jeżeli masz jakieś też wyjazdy, jest tych węglowodanów więcej, to
No to też nie jest to jakiś idealny moment, myślę, na zmiany dla większości osób, ale na pewno warto się tym zająć i szukać przyczyny. Dobrze, przechodzimy do kolejnego pytania. Aneta. O, muszę napisać Ci laurkę. Na tle innych kanałów na YouTubie wyróżniasz się klarowną wiedzą merytoryczną przy zachowaniu dużej przystępności przekazu. Profesjonalizm i zaangażowanie na 6. Aneto, bardzo Ci dziękuję i bardzo mi miło słyszeć takie komentarze, czytać je. I to wsparcie naprawdę, które od wielu z Was otrzymuję, uwierzcie mi, że jest dla mnie ważne i pomaga mi po prostu cały czas działać, rozwijać ten kanał i tworzyć dla Was nowe treści. Także bardzo mi miło. I tutaj pod komentarzem Anety napisał Robert. Ja korzystam z kanału Pani Salwy na keto, to jest od 1 sierpnia 2020, czyli już zaraz stuknie rok u Roberta. Nie wrócę do węgli, to pewne. W ogóle u mnie pszenica prawdopodobnie powoduje stany depresyjne. Po 2-3 dniach od zjedzenia produktu zawierającego pszenicę od razu depresja. Testowałem to, ponieważ myślałem, że może to być efekt placebo, ale tak nie jest. Może Pani Jana się odniesie do mojego komentarza? Byłbym wdzięczny za poruszenie tego tematu. Temat jest mega ciekawy i to pod kątem właśnie czy to glutenu, czy w ogóle jakby właśnie odstawienia glutenu, czy samego keto, jeżeli chodzi o to, co się dzieje gdzieś tam w naszej głowie i co się może dziać pod kątem właśnie stanów depresyjnych. I o tym już obiecywałam kiedyś, będzie film, mam nadzieję niedługo. Natomiast jest wiele badań, które właśnie potwierdzają te odczucia, które ma Robert. Między innymi w 2014 było dość fajne badanie, kiedy właśnie wsadzono 22 osoby na dietę na jakiś czas bezglutenową, a później w 3 grupach jakby ich porównywano, czyli właśnie dodali im, albo to było placebo, czyli nic się nie zmieniło, albo rzeczywiście pszenica, gluten były dodane do diety i obserwowano, jak u tych osób zmieniają się właśnie pewne parametry. Był tam taki psychologiczny test zastosowany STPI i okazywało się, że właśnie osoby, które zaczęły spożywać z powrotem gluten, rzeczywiście miały o wiele gorsze te parametry i można powiedzieć, że te stany depresyjne u niektórych się nasilają. I są już badania potwierdzające, że nawet osoby nie mające celiaki, czyli tej choroby, która według niektórych jakby zbiorowisk medycznych jest jedynym wskazaniem do tego, żeby ten gluten ograniczyć, co moim zdaniem jest totalną bzdurą, pokazują, że nawet bez celiaki rzeczywiście gluten może mieć takie działanie negatywnie wpływające u niektórych osób na ich chociażby stan jakby mentalny, tak? I może wywoływać jakieś pogorszenia nastrojów czy nawet stany depresyjne. I po prostu wiąże się to z tym, że gluten ma takie polipeptydy, które się mogą wiązać z receptorami morfiny w mózgu. I jest nawet na to nazwa egzorfiny. I te egzorfiny, jak sami widzicie, mogą być takim przeciwieństwem endorfin. Endorfiny, które nam się wydzielają, jakby sprawiają, że czujemy się lepiej, tak? One są związane z tym odczuciem szczęścia. Natomiast te egzorfiny mogą działać właśnie w drugą stronę. Kolejna sprawa, w ogóle to są mega ciekawe tematy. Połączenie właśnie naszego mózgu i to połączenie pomiędzy mózgiem a tym, co dzieje się w naszych jelitach. Gluten u niektórych osób może mocno rozszczelniać jelita i właśnie te zaburzenia później w trawieniu bezpośrednio przekładają się na to, jak funkcjonuje nasz mózg. Więc to są naprawdę bardzo ciekawe rzeczy i już w dużej mierze potwierdzone. I po prostu jeżeli to odczuwasz, Robercie, to myślę, że zdecydowanie teraz jesteś na dobrej drodze. I po prostu tego się trzymaj. Dbaj o to, żeby to Twoje keto było zbilansowane, żeby było bogate odżywczo, żeby było zdrowe. Dbaj o siebie też na innych płaszczyznach. I myślę, że ten styl żywienia akurat u Ciebie jest jak najbardziej korzystny. Cieszę się, że w ogóle taką sobie drogę tutaj odnalazłeś, także gratulacje. Kolejne pytanie mamy od Eweliny. Pani Joasiu, bardzo proszę o kilka wskazówek odnośnie przytycia na keto. Przeszłam na tę dietę ze względów zdrowotnych, aby wyleczyć przewlekły stan zapalny jelit. Mam 35 lat i stałą wagę 49-50 kg. Od kiedy przyszłam na keto, całkowicie odrzuciłam gluten, moja waga spadła do 45. Co zrobić, aby z powrotem przybrać na wadze? Jakie produkty będą w tym przypadku najlepsze? Czy powinnam zakupić odżywkę białkową? Bardzo proszę o odpowiedź, bo za chwilę nic już ze mnie nie zostanie. Pozdrawiam serdecznie. To pytanie, które ma Ewelina, wbrew pozorom dość często się powtarza. I ja też już mówiłam Wam o tym, mam podopiecznych, którzy chcą właśnie na keto przytyć. I to
często jest trudniejsze niż schudnięcie, jeżeli szczególnie robimy to na własną rękę. O tym konkretnie, jak na keto przytyć, jest już film, więc Ewelino, odsyłam Cię do niego. Natomiast rzeczywiście na początku, jeżeli przechodzimy na keto, to zobaczcie, odrzucamy bardzo wiele jakby produktów, które do tej pory jedliśmy. I tym sposobem ta nasza dieta może stać się niedoborowa, nie bardzo wiemy co jeść, objadamy się samym tłuszczem, a to nie będzie do końca sprzyjać redukcji wagi, więc te posiłki muszą być po prostu dobrze zbilansowane. Zazwyczaj ja u osób z niedowagą nie sugeruję takiej stricte ketoadaptacji na 5% węglowodanów. Zazwyczaj tych węglowodanów pasuje, żeby było więcej. Tak samo, żeby było więcej białka. Ile dokładnie nie powiem Ci, bo to zależy od Twojej właśnie elastyczności, od Twoich poziomów glikemii, od tego jak się będziesz też czuć przy konkretnych poziomach makro. Natomiast zazwyczaj musi to być zbilansowany posiłek, tak? Zajadając się samym tłuszczem, samym boczkiem, samą śmietaną, no raczej nie przytyjemy, musi to być zbilansowane. Ale na pewno jest to dobra droga i można to zrobić, ponieważ tłuszcz, to już też mówiłam Wam nieraz, z tych wszystkich makroskładników ma najwięcej kilokalorii na 1 gram. 1 gram tłuszczu 9 kilokalorii, 1 gram białka i węglowodanów 4 kilokalorie. Więc tak naprawdę ten tłuszcz jest gęsty kalorycznie i możemy go zjeść mniej, a tych kalorii będzie więcej. Więc wbrew pozorom, chociaż u niektórych właśnie jak to nie jest dobrze zbilansowane na początku, ciężko jest przytyć, no bo to jest świetna dieta redukcyjna, nie oszukujmy się, tak? Ale ze względów bardziej właśnie hormonalnych i tego, że obniża nam się ta grelina, nie chce nam się jeść. Ale możemy też przytyć, tylko po prostu musimy to zrobić w sposób zbilansowany. Także zapraszam Cię, Ewelina, do tych filmów właśnie, które mówią o tym, jak na keto przytyć. Pytanie od Michała. Hej, proszę o materiał odpowiedź. Jak jeść w keto, gdy zapotrzebowanie kaloryczne wynosi 4000 kalorii lub więcej? Czym dobijać kalorie? Ważę około 80 kg, poziom tkanki tłuszczowej 10%. Raczej mniej, więc nie mam rezerw. Pracuję fizycznie i trenuję. Drogi Michale, myślę, że zdecydowanie łatwiej jest jeść na keto te 4000 kalorii niż na wysokich węglach, bo na high carbie to właśnie wiele osób, które przeszły z wysokich węglowodanów na keto i mają takie duże zapotrzebowanie, to mówią, że wreszcie mają taką wolność od na przykład jeszcze jak trenują, tak jak Ty, chodzenia po prostu na siłownię z workiem ryżu, brokuła, kurczaka i po prostu jedzeniem 5-6 razy dziennie, żeby te kalorie dobić, bo tak jak mówiłam przy poprzednim pytaniu, właśnie tłuszcz jest gęsty kalorycznie, więc tego jedzenia objętościowo jest mniej, a kalorii dostarczamy sobie więcej. Natomiast z tym, że nie masz rezerw, to jakby jeżeli jesteś na keto, to naprawdę tych rezerw tłuszczowych nawet przy 10% tkanki tłuszczowej, czyli niskiej poziomie tkanki tłuszczowej, to my i tak mamy, więc jak zrobisz jakiś intensywny trening, a gdzieś nie dobijesz, to nic złego się nie stanie, bo mamy zdecydowanie większe na kilkaset, czy kilka, nie przepraszam, kilka tysięcy kalorii zapasy właśnie tkanki tłuszczowej, a zdecydowanie mniej możemy nagromadzić tak na zapas węglowodanów. Natomiast co zrobić? Polecam Ci na pewno jeść posiłki właśnie takie gęste kalorycznie, dokładać ten tłuszcz, ale nie sam tłuszcz. Odżywki białkowe przy treningu, przy pracy fizycznej jak najbardziej fajnie się sprawdzą i tutaj po prostu podnieść to białko, możesz sobie taki koktajl na przykład brać ze sobą, żeby jakby to był taki szybki posiłek, miksujesz na przykład jakąś fajną odżywkę, nie wiem, z mlekiem roślinnym czy z jakimś jogurtem, jeżeli wolisz kefirem. Do tego można dorzucić awokado, przy dużej intensywności można wręcz dorzucić banana i dalej będziesz pozostawał na keto, to też wszystko zależy od tego, jak się czujesz, od Twoich jelit itd., itd. Czy jakieś żółtka jaj, naprawdę taki koktajl może mieć spokojnie 500, a nawet 1000 kilokalorii. Na pewno MCT będzie też fajnym źródłem energii, takiej dość szybkiej, około treningowo. Natomiast ja bym na pewno dodatkowo właśnie dołożyła tego typu suplementy, czy to białko. I naprawdę dobijanie kalorii na keto zazwyczaj nie jest trudne. Nieraz mówiłam o tym, że no jak ktoś rzeczywiście chce szybko, prosto i może sobie pozwolić na wyższe kalorie, to na przykład masła orzechowe są bardzo dobrym rozwiązaniem. Wiadomo, że nie zjadamy po prostu po słoiku i to takiego najzwyklejszego masła z orzechów arachidonowych, bo one też mają trochę działania prozapalnego.
Natomiast to też będzie jakaś opcja, po prostu, wiesz, fajne na przykład mięso czy ryba z dodatkiem tych warzyw, czy nawet większej ilości węglowodanów, bo też pamiętajmy o tym, że przy pracy fizycznej, przy aktywności, no tych węglowodanów też będzie dużo. Ja myślę, że ty możesz jeść 100 gramów węglowodanów, a być może 200-300, jakby nie znam przypadku, więc nie jest mi ciężko powiedzieć. I tutaj też wszystko będzie w porządku. Więc myślę, że no bardziej bym szła w tą stronę takiego właśnie zbilansowanego keto. Naprawdę nie jest trudno te 4000 kalorii zjeść. Niekoniecznie fatbombsy i obżeranie się jakby tutaj jakimiś tłustymi tego typu produktami, bo wiecie, że to też nie ma za bardzo wartości odżywczej, więc tutaj zawsze musimy zachować umiar, ale na rynku jest naprawdę coraz więcej fajnych jakościowych produktów, które możemy stosować. Magda, super filmik jak zawsze. Ja mam pytanie odnośnie glukozy. Na keto od roku mam problem z glukozą. Nadszczyt wynosi około 90 i często na przykład godzinę po śniadaniu jest ona niższa niż przed. Dodam, że stosuję IF okno od 11 do 18. Droga Magdaleno, glukoza nadszczu 90 to jeszcze nie jest jakby zła glukoza. Pytanie, kiedy ją mierzysz? Bo jeżeli mierzysz ją od razu po wstaniu, to jest jeszcze coś takiego jak efekt brzasku. I rzeczywiście u niektórych osób ta glukoza zaraz po przebudzeniu jest wysoka, dlatego ja polecam ją mierzyć tak na godzinę po wstaniu, ponieważ rano mamy jakby, to jest ten moment, kiedy my się musimy obudzić, więc nasze hormony, między innymi kortyzol, idą w górę, żebyśmy po prostu się przebudzili, wstali i byli gotowi do działania, a za kortyzolem między innymi w górę też może iść glukoza, także ta glikemia nadczo z samego rana może być wyższa. To, że po posiłku ci glikemia spada, jeżeli to jest posiłek ketogeniczny, to nie jest nic dziwnego, no po prostu zjesz dobrze zbilansowany posiłek i ten cukier idzie w dół. Więc jakby tym bym się w zupełności nie martwiła. Natomiast wiadomo, fajnie by było mieć glukozę w okolicach 80, czasem niżej i zazwyczaj dochodzimy do tego z czasem, choć są osoby, które po prostu tak mają, że ten cukier jest u nich trochę wyższy. Jeżeli się dobrze czują, osiągają swoje cele, to w okolicach 90 jeszcze według mnie to jest w porządku. Natomiast to, co możesz posprawdzać, to na przykład różne produkty. Czy ten IF od 11 do 18 jest dobry? Czy być może, jeżeli na przykład zaczniesz jeść wcześniej, a skończysz też wcześniej, albo może też skończysz o 18, ale zaczniesz jeść wcześniej, to czy na przykład po tygodniu zaobserwuj, czy ta glikemia ci się nie ustabilizuje na niższym poziomie. Bo być może jesz troszeczkę za późno jak dla ciebie. A być może jedzenie w drugiej połowie dnia i na przykład jedzenie kolacji nawet później sprawi, że ta glikemia będzie niższa, choć raczej tutaj obstawiałabym dłuższą przerwę nocną, to zazwyczaj pomaga nam uregulować ten cukier. Bardzo fajnie w takim właśnie sprawdzaniu, co nam służy, co nie, jak obniżyć, jak wyregulować glikemię, sprawdza się sensor, taki, który zakładamy i możemy po prostu aplikacją sobie to sprawdzać. Mam o tym film o biohackingu, także możesz sobie to sprawdzić, sensor Freestyle Libre, który działa właśnie przez 2 tygodnie. Także po prostu jakby testuj, sprawdzaj, czy to produkty, wysypiaj się, jeżeli na przykład śpimy za krótko, to ta glukoza rano też zazwyczaj jest wyższa, jeżeli jesteśmy zestresowani, ona też może być wyższa, także jest wiele zmiennych, które na to wpływa. Natomiast jakoś bardzo bym się nie martwiła tymi poziomami, chociaż oczywiście możemy się postarać jeszcze je obniżyć i zoptymalizować. I mamy ostatnie pytanie od Aleksandry. Dzień dobry, byłam jakiś czas temu na diecie ketogenicznej, ale musiałam ją zakończyć. Zastanawiam się teraz, co jeść po treningach redukcyjnych oraz wydolnościowych. Jeśli wpisuję to w wyszukiwarce, wszystkie strony podają mi, że powinien to być posiłek białkowo-węglowodanowy, nietłuszczowy. Czy to prawidłowe, czy może coś się zmieniło? Czy to nie powinno być tak, że jeśli chcę spalić tłuszcz, to powinnam właśnie go dostarczać organizmowi, tak jak było w diecie ketogenicznej? Czy jest różnica, jak powinna zrobić osoba z elastycznością metaboliczną? Oraz drugie pytanie, czy osoba, która nie nabyła takiej elastyczności i nie korzysta z ketonów, czy w ogóle powinna jeść posiłki ketogeniczne, czy ten tłuszcz będzie wtedy z nich się odkładał? Pytam, bo chciałam zmienić nawyki żywieniowe i planowałam raz dziennie jeść posiłek typowo ketogeniczny, lunch białkowo-tłuszczowy, aby mieć energię na cały dzień, a wieczorem jeść posiłek węglowodanowy. Dobrze, to uporządkujmy sobie to od początku. Droga Aleksandro. Po pierwsze, nie wiem dokładnie, co to są dla Ciebie treningi redukcyjne, natomiast no, tutaj mamy też wydolnościowe, więc ogólnie po treningu raczej posiłek tłuszczowy kojarzy nam się z takim posiłkiem, który wymaga długiego trawienia, więc rzeczywiście jakby no, nie dobijamy, że tak powiem, tłuszczu po posiłku. Ale
To też nie jest tak, że tam nie może być tego tłuszczu, bo na przykład olej MCT okołotreningowo bardzo fajnie działa. W ogóle ja, według mnie to jest mit, że my musimy zaraz po treningu zjeść posiłek, bo nasz organizm ma rezerwę i potrafi sobie poradzić, jeżeli na przykład zjemy godzinę po. Więc jeżeli zjesz zbilansowany posiłek godzinę po treningu i dobrze się z tym czujesz, to jakby wszystko jest okej i on może być taki, tak naprawdę według mnie, nawet ketogeniczny, białkowo-tłuszczowy i będzie wszystko w porządku. Ważne, żeby rzeczywiście sobie gdzieś tam około treningowo tego białka dostarczyć, ale nie ma takiego jasnego przedziału, że to musi być do pół godziny po posiłku. Jeżeli byś miała posiłek przed treningiem, to raczej nie polecałabym Ci jakiegoś mocno tłuszczowego, właśnie ze względu na to trawienie, ale oczywiście właśnie nie mówię, że w ogóle nie ma być żadnego dodatku, tak jak już mówiłam o oleju MCT. Więc może to być posiłek białkowo-węglowodanowy, może to być węglowodanowy posiłek, jeżeli nie jesteś na keto, tylko bardziej na low carb i te węglowodany właśnie to będą takim na automatycznym doładowaniem pod kątem energii, ale jeżeli energii Ci na czczo na przykład nie brakuje, to spokojnie możesz sobie te posiłki odpuścić i też trening na czczo ma wiele właśnie korzyści, między innymi zdrowotnych. Natomiast odnośnie tego spalania, jeżeli masz elastyczność metaboliczną, to jest trochę mit, że my możemy tylko spalać jedno bądź drugie. Nasz organizm potrafi korzystać z obydwu źródeł tego paliwa. Nie jest najlepiej łączyć dużej ilości węglowodanów i dużej ilości tłuszczu razem, tylko raczej właśnie przechodzić pomiędzy tym, więc jeżeli będziesz się dobrze czuła właśnie na przykład pierwszym posiłku białkowo-tłuszczowym, a drugim wieczorem węglowodanowym, to jak najbardziej jest to dobre rozwiązanie i to nie jest tak, że nie będziesz chudła, będziesz korzystała z obydwu źródeł paliwa, ale raczej staramy się właśnie nie łączyć razem węglowodanów i tłuszczu, szczególnie tłuszczu nasyconego. Jeżeli jesteśmy bardziej na węglowodanach, jemy ich więcej, tak jak tutaj w Twoim przypadku, to zazwyczaj te tłuszcze, źródła tłuszczów lepiej, żeby były w większości nienasycone. Nie wchodzimy na takie mocno nasycone posiłki czy nasycone tłuszcze na co dzień, ale spokojnie jakby low carb czy takie lawirowanie pomiędzy tym, jeżeli się będziesz dobrze czuć, jeżeli będziesz osiągać swoje cele, jeżeli będzie to dobrze zbilansowane, to jest w porządku i możesz korzystać zarówno z jednego paliwa, jak i z drugiego. I u wielu osób nie będących na diecie ketogenicznej śniadania białkowo-tłuszczowe bardzo dobrze się sprawdzają, więc uważam, że warto z tego korzystać i właśnie nie po prostu popadać w to, że albo po prostu idę w low carb, albo idę w high carb i już nie ma drogi pomiędzy, bo ona dla większości osób jak najbardziej jest. Dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Zapraszam na kolejne, jeszcze mamy pytania, na które nie odpowiedziałam, więc za tydzień będziemy je poruszać, ale wciąż możecie zadawać oczywiście nowe pytania w komentarzach, one są naprawdę bardzo ciekawe i cieszę się, że ta seria nam się tak fantastycznie rozwinęła, bo ja bym pewnie tylu pytań, na pewno bym tylu mega pytań nie wymyśliła, także cieszę się, że mogę tutaj Wam po prostu bezpośrednio odpowiadać na Wasze pytania, wątpliwości. Także dawajcie znać, a ja pozdrawiam ciepło, do zobaczenia za tydzień. Cześć!